Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj na naszym kanale wyjątkowa rozmowa z księdzem Karolem Sztelinem, przełożonym Bractwa Świętego Piusa X w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę księdza, ksiądz nie tylko jest tutaj u nas w Polsce od samego początku, ale też w bractwie od bardzo, bardzo dawna. I chciałbym zacząć od takiej prehistorii, czyli od księdza święceń kapłańskich. Jeśli dobrze pamiętam, to było dokładnie w przeddzień konsekracji biskupich z roku 88, a więc w takim bardzo historycznym momencie. I może od tego chciałbym zacząć, to znaczy jak ksiądz wtedy na to patrzył, było jednak zamieszanie wokół tego, czy nie obawiał się tego, co się wydarzy? Znaczy ja wychowałem się w seminarium w Zeitzkofu, w którym po prostu cała kolebka późniejszego Bractwa Świętego Piotra się przygotowała. I pierwszy przewodniczący generalny był przecież cały czas moim rektorem seminarium. I praktycznie cały, oprócz jednego wyjątku, wszyscy profesorzy i znaczna część seminarzystów wtedy odeszło od bractwa, szczególnie seminarium Zeitzkofen. Natomiast miałem, można powiedzieć, szczęście, że ja już zostałem wysłany do Gabonu, do Afryki, jeszcze jako diakon, 2 lata wcześniej. I wtedy tak naprawdę, ucząc się wtedy dobrze po francusku, tak naprawdę poznałem bezpośrednio właściwie arcybiskupa Lefebvre osobiście, chociaż trochę, a poza tym też mogłem czytać na bieżąco, co on właściwie przekazał. Później wiedziałem, że właściwie ten przekaz myśli arcybiskupa Lefebvre, szczególnie jego krytyka wobec pierwszego indultu w Zeitzkofen przez tych kapłanów już wtedy nie zostało właściwie przekazane, więc zostało tam przygotowany taki grunt do odejścia. Bardzo wielkie, pozytywne powitanie, pamiętam, 1984 roku, byłem wtedy w Zeitzkofen. Pierwszy wtedy indult, kiedy papież Jan Paweł II udzielił wyjątkowo możliwości odprawiania tradycyjnej mszy świętej, do na przykład w Zeitzkofen bardzo pozytywnie zostało odnotowane z wszystkimi, że tak powiem, czytaliśmy tam i zostało na gablotce pokazane wszystko. I mi to bardzo nurtowało, ponieważ wtedy już słyszałem od innych źródeł, że arcybiskup Lefebvre wcale nie był tak pozytywnie po prostu angażowany w tej sprawie, wręcz przeciwnie. I stąd myślałem, że myślę, że stąd właściwie ten rozdźwięk coraz większy się począł. Natomiast co do mojej osoby, będąc w Gabonie, to byłem całkowicie w takiej francuskiej mentalności. I miałem też zaszczyt poznać arcybiskupa Lefebvre samego i to mi dało to spotkanie. Tak naprawdę to było w lutym 1986 roku, będąc diakonem w Gabonie, na samym początku właściwie tej działalności. Arcybiskup Lefebvre tam był podczas 12 dni i to mi dało tak wielkie wrażenie bliskości tego męża Bożego, że potem tak naprawdę nigdy nie mam żadnej wątpliwości co do właściwości jego kroków. I wszystko, co później czytałem, wydało mi się bardzo słuszne, bardzo logiczne, tak, że mocno się zdziwiłem i z wielkim bólem patrzyłem, co w moim macierzyńskim seminarium wtedy się stało. Więc osobiście nie miałem żadnego problemu. Poszedłem, zobaczyliśmy, co się działo, to były te wszystkie bardzo interesujące momenty, kiedy były te rozmowy właściwie z Stolicą Apostolską. Oczywiście patrzyliśmy na to też z wielką nadzieją, wizyta kanoniczna kardynała Gagnona, potem błogosławieństwo, arcybiskup Lefebvre sam ma wielkie, że tak powiem, nadzieje w
wtedy, że coś tam może pozytywnie się dziać, ale skoro mój przełożony był bardzo blisko arcybiskupowi Lefebvre, wtedy on, kiedy nastąpił już te czasy, wtedy już po prostu przed moim kapłaństwem, to arcybiskup Lefebvre powierzył się swoim przyjaciołom. Wtedy ja słyszałem, że on już w kwietniu, w maju miał wielkie wątpliwości i wahania. I wtedy po prostu my byliśmy, arcybiskup Lefebvre ma łaski stanu i poszliśmy za nim. W Gabonie nie było to żadnego problemu. A zwłaszcza w Gabonie byliśmy po prostu w środku najokropniejszej zgnilizny posoborowej i okropnego, naprawdę dewastującego modernizmu ze strony właściwie tych misjonarzy, którzy tak naprawdę stracili wiarę, którzy żyli po prostu bezbożnie, można powiedzieć, i bardzo, bardzo, że tak powiem, no, pokazali ten modernizm z najgorszej strony. I wtedy oczywiście pamiętamy, zawsze mieli przed oczyma ten skrajny ekumenizm, który papież Jan Paweł II dalej prowadził. I te wszystkie znaki mieliśmy przed oczyma, więc nie mieliśmy takiego konserwatywnego kardynała, jak być może w Niemczech kardynała Ratzingera. Mieliśmy po prostu tych naprawdę skrajnych modernistów, co ułatwiło nam właściwie przyjąć bez problemu krok arcybiskupa Lefebvre wyświęcenia biskupów właściwie 1988 roku. Dobrze. Ksiądz przy okazji wspomniał oczywiście o arcybiskupie i to jest kolejny dla mnie bardzo ważny temat. Ja już nie miałem możliwości, żeby arcybiskupa na własne oczy zobaczyć. Już są całe pokolenia księży bractwa, można powiedzieć, którzy arcybiskupa nigdy nie widzieli. Tym bardziej cenne są dla nas te informacje, które mogą nam przekazać ci, którzy faktycznie na własne oczy go widzieli. I tutaj byłbym bardzo ciekaw, gdyby ksiądz nam mógł powiedzieć coś więcej na temat tego wrażenia. Ksiądz powiedział, że te 12 dni zrobiły takie wrażenie, że to było już jakby zupełnie, zupełnie oczywiste, że to jest mąż Boży. Co takiego wydarzyło się w te 12 dni? Co zdołało takie wrażenie zrobić? Znaczy, arcybiskup Lefebvre przyjechał do Zeitzkow tak naprawdę tylko na święcenia. Po pierwsze. Po drugie, mało ktoś mógł z nim bezpośrednio rozmawiać, bo my nie znaliśmy francuskiego, on nie znał niemieckiego i z tego powodu właściwie to było trudne. Widzieliśmy go tak naprawdę tylko z zewnątrz albo z wykładów, które dał, które zostało przetłumaczone. Niemniej miałem zaszczyt jednak trochę go poznać, ponieważ co roku pojechałem do domu generalnego sióstr bractwa, gdzie tu już było powołanie z Niemiec i to było z naszej grupy młodzieżowej. I wtedy właściwie byłem tam organistą podczas tych uroczystości obuczeń i tam arcybiskup Lefebvre praktycznie zawsze był. I tam poznałem go, też francuskiego praktycznie nie znał, ale poznałem go właściwie już bliżej, mogłem obserwować i tak dalej. I wtedy już pod wielkim wrażeniem jego takiego człowieka, który po prostu emanuje ojcowstwo. Taka łagodność, taka uprzejmość i zarazem ta wysoka godność tego męża stanu, naprawdę człowiek kościoła wielkiego formatu, który właściwie z jednej strony pokazuje po prostu taką jasność, prostota w przekazaniu nauki wiary, co czytamy, usłyszamy jego kazania, które są zarówno arcyproste, bardzo głębokie. Nawet wtedy już dużo rozumiałem, co mówił, bo tak prosto mówił. A przede wszystkim co do naszych seminarzystów, pamiętam, ja byłem jeszcze nawet nie w sutannie, kiedy pierwszy raz go widziałem, to przyszedł do Zeitzkofen. Byłem w pierwszym roku i byłem organistą już i wtedy on przyszedł, aby poświęcić organy. Te organy, które zostały przywiezione ze Francji, tego słynnego Mutin Cavaillé Coll.
I on przyszedł to poświęcić, a ja tutaj grałem, prawda? I wtedy to bardzo łagodnie powiedział, że pięknie grałeś dziecko, bardzo pięknie, pamiętaj, zawsze graj tylko dla chwały Pana Boga. Być może, że widział już to, ten człowiek widział od razu, to jest jakiś mały pyszałek, być może, który siedzi na roganiu, który popisuje, że nie wiem, ale tak łagodne. I później, bo po prostu pamiętam, to było haniebne dla mnie, bo Francuzi mają rano, bo kaweczkę piją, to mają te wielkie, nazywam, że po francusku bol. I arcybiskup Lefebvre siedział tam, a ja tutaj. I ja po prostu spróbowałem to, nie wiem co robiłem. Każdym razem mój bol, ten wielki ding, zniknął na moją sutannę. Tak, ja, to tak było szybko, nikt nie widział oprócz arcybiskupa Lefebvre, który patrzył na mnie z takim uśmiechem. Tak to powiedział. Nic więcej, prawda? To takie po prostu, wiecie, anegdoty można nazywać na prawie śmiesznym. Natomiast wielkie wrażenie, tak mówię, największe, to już uczyłem się dobrze po francusku wtedy i mogłem bezpośrednio oczywiście z nim porozmawiać. Przyjechał do Gabonu na samym początku, kiedy nie mogliśmy zaczynać naszą działalność, bo po naszym, po prostu naszej, kiedy wynajmowaliśmy tam ten pierwszy dom, zaproszeni byliśmy na początku przez jednego biskupa, którego arcybiskup Lefebvre święcił, pierwszy biskup Gabonu, który już był emerytem i cały szereg wiernych, kiedy rok wcześniej odwiedził Gabon i był po prostu triumfalnie przyjęty, nawet przez prezydenta, a kiedy rok później rzeczywiście wysłał swoich pierwszych misjonarzy, czyli mój przełożony i mnie, to wtedy wszyscy biskupi, oczywiście będąc ordynariuszami, jednym głosem właściwie wołali i wymagali od prezydenta, abyśmy tutaj nie działali, aby nam wyrzucił. I wtedy prezydent powiedział, ja chcę rozmawiać bezpośrednio z arcybiskupem Lefebvre. I arcybiskup Lefebvre musiał po to przyjechać, aby rozmawiać z prezydentem właściwie państwa, aby ewentualnie dostać pozwolenie. A prezydent wtedy jakoś szybko wyjechał gdzieś i arcybiskup Lefebvre był bezrobotny. I byliśmy 12 dni razem i nie mieliśmy do roboty. Arcybiskup Lefebvre i ja, właściwie ksiądz przewożony wtedy, ksiądz Kroś właściwie gotował i arcybiskup Lefebvre, my umyliśmy naczynia, prawda? Potem robiliśmy spacery, odwiedziliśmy właściwie miasto, odwiedziliśmy tych starych kapłanów, których arcybiskup Lefebvre wyświęcił jeszcze albo uformował. I cały czas nam opowiada o misjach, to jest jego misji, prawda? I tak właściwie wiele godzin w ciągu dnia tak naprawdę mieliśmy po prostu taki bezpośredni kontakt i wtedy przecież poznałem serce tego misjonarza, który z jednej strony mówił o tych misjach przed naszymi oczami, to było tam i tak to się stało i teraz po prostu z takim wielkim bólem zauważył, widział właściwie cały ten upadek posoborowy, który szczególnie było widoczne w tych misjach. A poza tym arcybiskup Lefebvre bardzo właściwie nam dał taką otuchę, mówiąc o swoich własnych doświadczeniach jako misjonarz. Bardzo praktyczne rzeczy. Redagował nam nawet takie wytyczne dla misjonarzy bractwa i te wytyczne zawierały jedną stronę duchowości i trzy strony po prostu uwagi praktyczne. Wśród tych uwag jest po prostu, jeśli picie proszę Ricard, pastis, to jest ten likier z anis, mocny, ponieważ ten likier, po pierwsze, on nie spowoduje, że już nie chcesz jeść, jak inne słodkie rzeczy. Drugi zabija robaki. I po trzecie, po prostu właściwie już nie jesteś tak pragniony, bo jest potwornie gorąco tam. Takie po prostu konkretne uwagi dał nam. Człowiek i arcypraktyczny i zarazem bardzo głęboki. I tak arcybiskup Lefebvre robił największe wrażenie po prostu, kiedy on, ja poszedłem, mogę teraz to powiedzieć, że spowiedzi był u niego. Ja tą spowiedź pamiętam całe moje życie. Bardzo prosta rzecz, zwracać uwagę na parę bardzo ważne rzeczy. Z jednej strony po prostu właściwie ten duch katolicki, nic specjalnego, on nic ma, nie ma nic wyczynionego, to był po prostu wszystkie te rzeczy tu robił,
obrabia mszę świętą z takim wielkim umiarem, bez żadnych wielkich emocji, ale widać, że tutaj cały człowiek stał za tym, prawda? I wtedy pamiętam, że on wziął swoją korespondencję ze sobą i miał całą teczkę. I wtedy on spalił sam na ogrodzie, ja robię mu ognisko i on tam stał jeden ten list po drugim. I powie, że o, jedyk biedak, panie, lituj się za nim, oto taka biedna sprawa. To tak to powiedział sobie, ja to słyszałem przypadkowo. To było niesamowite. I przede wszystkim tak właściwie ten obraz Ojca. Obraz Ojca, który ma wielką wyrozumiałość wobec największych po prostu, że tak powiem, ułomności, prawda, i słabości ludzkich, ale jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o wierność Chrystusowi, o zachowanie właściwie skarbu, który otrzymaliśmy od Pana Boga, tutaj to było mocne. I mógł nawet na prostu właściwie jego głos nie tylko stanowczy, i to jest po prostu później znane jak pancerny biskup, który właściwie potrafi krzyczeć, ale to było jakby wbrew jego naturze. To, co po tych 12 dniach powiedziałem, to jest właściwie ideał świętego. To jest człowiek, to po prostu, który wszystkie rzeczy, te wszystkie najbardziej naturalne rzeczy, chociażby wypić sobie herbatę, siedzieć z nami przy stole, dowcipy i tak dalej, ale wszystko z tym wielkim umiarem i z tą wielką właściwie tym sercem, które za tym stoi i tam właściwie nic, właściwie czegoś, to może powiedzieć, że on ma jakieś po prostu myśli takie za nim, albo chce po prostu jakoś tam, jakąś cel osiągnąć, jakoś po prostu wywołać, jakie w tym sprawdzić człowieka. To taka wielka, wielka, naprawdę wielka święta prostota. To można powiedzieć. Ojciec, prostota, bardzo prosty język, przekazujesz najpiękniejsze, najgłębsze rzeczy i ta niesamowita, głęboka wiara, prawda? I widać było, że ten człowiek, ten arcybiskup, przede wszystkim widać tu, kiedy po jego mszy świętej, jak on był zanurzony w modlitwie, ale tak po prostu to było coś takiego, co nie da się opisać. Więc to było moje wrażenie i to w może trudnych momentach mojego własnego życia, bo wiadomo, chciałbym być kapłanem i teraz muszę ja się z powodu mojej niedorosłości pewnej po prostu doczekać jeszcze trochę bliżej i on potrafi tak pocieszyć, prawda? Niesamowicie. I tak samo po prostu właściwie, kiedy byłem wyświęcony na kapłana, to wtedy też również po prostu to było tak, że on powitał mnie i powitał moich rodziców. Dowcipy robił z moją tatą, który rodzi, że po prostu właściwie, że on, aha, to jesteś tym, który tutaj całe życie po prostu dałeś po prostu pokarm i picie ludziom, bo mieliśmy restaurację. I wtedy po prostu powiedział, że taki piękny zawód powiedział i tata był po prostu w szoku, że właściwie mógłby coś takiego słyszeć, prawda? I pamiętam wtedy też, po moich święceniach, wracając do Gabonu, spotkałem arcybiskupa Lefebvre we Francji, też na obłóczynie i na u sióstr dominikanek, gdzie on był w celebrancji, ja byłem tak diakonem wtedy i on tak właściwie, ja byłem wcześniej w Le Barreau, gdzie też jakaś zakonnica z mojej wsi była i powiedziałem tam, ja spotkałem się tam tym Le Barreau i oni powiedzieli, że lubimy arcybiskupa Lefebvre, nie odchyliśmy już tradycji. I arcybiskup Lefebvre tego 4 sierpnia 1988 roku, dniu jego wjazdu, wziął mnie na około godzinę rozmowy, mi osobiście tłumaczyć, wiesz co, właściwie tak się stało teraz, co teraz będzie. I tłumaczył mi, jak ta strada Le Barreau i praca świętego Piotra, to wszystko było tak świeże, że sami nie zdaliśmy sobie sprawy, kto jest po jakiej stronie. I on mi nam bardzo powiedział, widzisz, właściwie taka postawa, takie po prostu słowa nie po prostu rokują dobrze. To jest właściwie to opuszczenie katolickiej tradycji. To jest na ten kompromis. I tłumaczył mi taki prosty, nie mogłem wpaść w ten pomysł, prawda? I on to jasno przedstawił, z wielkim bólem. Ten ból był widoczny. Pamiętam, siostra przewożona na jego rekolekcję, który wtedy głosił, doręczył mu czek 4000 franków. I on patrzył na ten czek,
wiesz to, dla misji. I dał mi. I mi dał ten czek i ja dałem to właściwie dla misji. Tak sobie, bez żadnego problemu, właściwie. To jest typowy ambas. Tak? I jeszcze raz potem, też bardzo pięknie, to jest jego ostatnia podróż, tak naprawdę międzykontynentalną, przed jego śmiercią, kiedy przyjechał do Gabonu, aby wyświęcić pierwszy nasz kościół. A to dopiero dostałem wtedy. To było bardzo piękne, ponieważ właściwie on mi teraz znał, jego ukochana misja, a tutaj właściwie tutaj wcześniej, 86 rok, sami. 90 rok, 1000 ludzi. Prawda, w kościele. No to piękne. Ja arcybiskup Fer bardzo radował się. Ja byłem też organistą i w ten sposób jeszcze raz pochwalił mnie wtedy, jak to pięknie wszyscy śpiewają. On jest do tego przyzwyczajony i tak dalej. Jest bardzo ważne. Masz cztery chóry, dobrze i prowadzisz ich, bo muzykę przez śpiew gregorański przede wszystkim tych właściwie tubylców prowadzić do Pana Boga. I to jest prawda. To tak było u jego czasów. Z jego czasów to jest to teraz tu. I pamiętam tak, właściwie powiedziałem, Monsenior, to dobrze rozwijało się wszystko, tak? Dobrze, tak jest. No, dużo ludzi mamy teraz, nie? Właściwie jakoś chciałem jakąś pochwalę do niego dostać i wtedy po prostu niesamowicie to było. Chciałem powiedzieć, dziecku, wiesz co, jaka jest prawdziwy sukces misji albo przyjoratu, albo parafii, tak? No, właśnie, to wiesz, to jest po prostu właściwie liczba powołań i liczba małżeństw katolickich. Ile macie? A mieliśmy, oczywiście żadne powołanie jeszcze nie mieliśmy, a w Afryce po prostu to jest wielki problem, że ludzie nie ożenią się w kościele, bo boją się, wielożeństwo i tak dalej, i takie różne rzeczy, dopiero w starości, i on wiedział o tym, mieliśmy dopiero początki takich nawróceń, więc to było jeszcze nie za bardzo, prawda? I tak to filuternie patrzył, nie? No, trzeba jeszcze popracować, prawda? Ten sposób, prawda? I tu to dla mnie właściwie robiło wrażenie, po prostu, ale zawsze to wszystko, nawet tą krytykę, właściwie tą pychę trochę po prostu poskromić, ja tak to łagodnie robił, że mogłem tylko cieszyć się, że mi to tak powiedział. I w ten sposób pamiętam go. Oczywiście wtedy jego śmierć, kiedy odszedł po prostu w 1991 roku i w tym momencie ja sam stałem się bardzo chorym, prawda? Bardzo chorym i tego właściwie tak myślałem sobie po prostu wtedy w jakimś momencie, bo było nie wiadomo, czy ja mam tutaj coś jakąś w głowie, prawda? I wtedy myślałem, że już jest czas, to idziemy razem do nieba. Ale Pan Bóg widocznie inaczej widział. To jest takie krótkie sprawy arcybiskupa Lefebvre. To jest jeden z najwybitniejszych mężów chrześcijańskich, katolickich XX wieku, z całą pewnością. I ja myślę, że świętym. Bez wątpienia. Bardzo dziękuję za te słowa. Wiele rzeczy słyszę po raz pierwszy, a jednak już księdza wiele słyszałem, a więc bardzo dziękuję za te dosyć wyjątkowe jednak słowa o arcybiskupie. Bardzo się cieszę, że nie tylko mogłem to usłyszeć, ale że mam ten zaszczyt, żeby te słowa uwiecznić, bo dzięki temu też mogą przetrwać te wspomnienia i pójść dalej w świat i być może do kolejnych nawet pokoleń katolików. Tak, to piękne i wzruszające. Aż trudno mi przejść do kolejnego tematu, ale jednak trzeba, jakby czas i nas goni i też goni w naszej opowieści, to znaczy arcybiskup odchodzi i przychodzi taki czas, w sumie to jest niedługo później, prawda? Rok 92, kiedy ksiądz zaczyna misję w Polsce, prawda? Niedokładnie. To jest tak, że ja byłem w Gabonie do 94 roku. Mhm. Natomiast pierwsze misje w Polsce, znaczy to pierwsze kontakty z Polską, to tak naprawdę przyszły z Polski. To jest właściwie słynny pan dr Krzysztof Kawęcki, późniejszy minister, udał się o ekony, to był jedyny z jego kolegą, zapomniałem jak się nazywa, i on po prostu miał zaszczyt jeszcze arcybiskup Lefebvre osobiście poznać.
i pytając, czy mogą wysłać kapłanów. Arcybiskup zawsze powiedział, że to trzeba modlić się i tak dalej. Nie wykluczał to wcale i bardzo był zainteresowany właściwie katolicką Polską, ale to już słyszałem tygodni. Ja będąc w Gabonie, w cieple, odpowiedzialny za 1500 dzieci w katecherze, tam po prostu wszystko jest arcyproste. Nasz wielki problem to było wielożeństwo dla starszych i oczywiście całe te zabobony, te wszystkie po prostu fałszywe religie, właściwie animizm, wiara w tych wszystkich duchów, czarowników i tak dalej. To jest to wszyscy mają sny złe i tak dalej. I, no właściwie te chaty się palą same i tak dalej. Klątwy i tego typu. To było tak normalnie. I wychowanie dzieci po prostu z podstawowym katechizmem. To była taka misyjna praca w pełni. Właśnie czytali, po prostu liczyli, że w tym czasie, w tych 8 latach, po prostu ochrzciłem 1400 osób. Właściwie to po prostu codziennie, co niedzielę, to nasze życie. I nagle po prostu nigdy w życiu myślałem, że ja kiedykolwiek po prostu będę w tej Polsce. I też myślałem o tym, kiedy pierwsze kroki pracy zostały zrobione, najpierw w 1993 roku, ta pierwszy esej takiego przeoratu na ten wschód, to miało trochę mniej powodzenia i dlatego nagle po prostu dostanę powiadomienie, po prostu jesteś mianowany właściwie do Polski. I pierwszy po prostu będziesz nagle przełożony, prawda? Wcześniej byłem tylko malutkim wikarem, chociaż bardzo wielkie barafi, natomiast przełożonym. Przełożonym, który nie ma kaplicy, który nie ma wiernych, który nie ma nic, nawet w tych krajach, gdzie ma pracować, nie mieszka. Pod ulokowaliście nas w Austrii i dokładnie w 1994 roku, pamiętam, moja pierwsza podróż to było akurat właściwie nie do Polski, ale do Albanii. Mianowicie to było właściwie, aby towarzyszyć takiemu, pomoc humanitarna, aby tamtym ludziom pomóc. To jest był jedyny raz właściwie, gdzie tam byłem w życiu, bo potem właściwie na postulat nie powiodło się. I druga moja wizyta była tutaj w Polsce z okazji jednego ślubu i wtedy po prostu poznałem w ogóle tu. Moje jedyne słowo polskie było piwo, to jedyne słowo, które znałem i myślałem, że pierwsze imię właściwie w Polsce są, właściwie to jest witam. Myślałem, że to jest powszechne imię, bo pan młody właściwie wtedy, kiedy właściwie zaczęli wesele, to ciągle mówi witam, 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 witam. Myślałem, że ciekawe, tutaj każdy nazywa, że witam. Potem mówili mi oczywiście, akurat pan Krzysztof Kawęcki wtedy tłumaczył mi, wtedy, jeśli dobrze pamiętam, co tu się dzieje. I tak były początki. I takie początki były oczywiście bardzo trudne, kiedy już trzeba tu zaczynać, nie tylko być gościem, no to sytuacja wygląda inaczej. Więc zostaliśmy zaproszeni, był wtedy seminarzysta z Polski, który przeszedł z pracy świętego Piotra, ale który właściwie potem rezygnował, Adam Gwiazda. I dzięki niemu i dzięki jego kolegom, tym ludziom, którzy później byli znani w Polsce jako już osoby, które mieli wielkie funkcje, aż do ministerstwa, prawda, i różnego rodzaju, spotkałem tych ludzi i właściwie tam zaczynałem głosić właściwie moje wykłady, aby ludzie poznali katolicką tradycję. Pamiętam bardzo dobrze tutaj, zaczęliśmy z wynajęciem prowizorycznego, malutkiego właściwie mieszkania, ulica Promienna 13 w Katowicach. I to właściwie to było zawsze pierwsze, tak naprawdę wcześniej to było, mieliśmy sekretarza Polaka, który z Poznania jest, sekretarz w Austrii, w dystrykcie Austrii, gdzie mieszkałem i on właściwie ustępnił nam takie malutkie mieszkanie na początku w Poznaniu, ale tam nikt nie się mieścił i w Poznaniu właściwie nikt nie przyszedł do nas. Od samego początku właściwie środowisko poznańskie, które było najsilniejsze środowisko katolickiej tradycji, nie chciał po prostu, właściwie nie zbliżał się wcale do nas, zwłaszcza do nas, więc zaczynałem po prostu głosić wykłady. Pierwsze
właściwie większe środowisko, większe 10-15 osób, może 20, w jakimś czasie to były właściwie Katowice i okolice, potem Lublin. I ten sposób pierwsze kaplice powstały w Katowicach i w Lublinie. I w Lublinie to była Aleja Kraśnicka 60a i to jest już trzecia kaplica na ulicy Kraśnicka. Jeszcze jesteśmy na Kraśnickiej, ale jeszcze w innej kaplicy. Bardzo ciekawe to było. I wtedy właściwie mieszkając w Austrii, co raz na miesiąc przyjechaliśmy do Polski, wielkie po prostu podróż, czasem dalej do Białorusi, prawda, i do krajów bałtyckich i w ten sposób spróbowaliśmy tutaj zaczynać. Pierwsze po prostu moje radosne chwile to było właściwie, zaczynałem głosić rekolekcje ignacjańskie i tutaj widziałem właściwie, mimo że mój polski był, musiał być okropny, pierwsze takie owoce. I teraz jeszcze widzę te relikwie, można się powiedzieć, te relikty tych pierwszych rekolekcji, gdzie jeszcze te osoby właściwie tutaj wśród nas widzę. Ale to rekolekcje to było 4, 5 osób i tak dalej. Natomiast bardzo bolesne było, że akurat tutaj zaczynało pracę świętego Piotra, interesowało się na początku już też Polską. I kiedy ja głosiłem te pierwsze wykłady, to za każdą wizytą było więcej ludzi. I wtedy pamiętam, przyszedł w 1995 roku przełożony generalny, mój dawny rektor, do Polski, odwiedził dokładnie te miejsca, gdzie ja byłem wcześniej. Przełożony bractwa świętego Piotra. Piotra, przepraszam, tak. Przepraszam, teraz. Mój dawny rektor seminarium. Tak. I wtedy tłumaczył, no po prostu właściwie my jesteśmy tak samo, tradycja katolicka tradycja, natomiast my jesteśmy z papieżem, oni przeciw. No, Polska po prostu z Janem Pawłem II to nie było trudno rozumieć, jaki odzew jest. Po pierwsze, kto do nas w ogóle przyszedł? No, wierni katolicy z tej tradycyjnej, konserwatywnej, katolickiej, tego tradycyjnego, konserwatywnego środowiska, ani jeden. To byli najczęściej młodzi ludzie, często zagrożone w takich środowiskach politycznych, prawicowych, a nie tylko też ludzie, którzy poznali nas przez ich znajomych, którzy mieszkali za granicę. I takie po prostu były początki, więc było bardzo trudne, bo parę młodych ludzi, to było piękne, sami młodzi, natomiast po prostu bardzo malutkie środowisko i bardzo oczywiście nie stale. I tutaj coś to zaczynasz takim malutkim miejscem i każde miasto trochę inny profil ma. Pamiętam w Gdańsku, to było dosyć dużo ludzi, ale dosyć dziwna sytuacja do właściwie katolicy tradycji, ponieważ było to bardzo sprzeciwiające się środowiska polityczne. Przed moim ojcem zaczęli się pobić, prawda? To było na moim wykładzie. I tu jest po prostu, można powiedzieć, no trochę szokujące dla mnie, ale no, przyjąłem to do wiadomości. Zresztą potem wielu z tych osób, prawda, bardzo właściwie mieli i do tej pory mają zasługi właściwie dla rozwoju katolickiej tradycji, prawda, tych środowisk, prawda. No i pierwsze te lata, to jak u świętego Maksymiliana, można powiedzieć, że to był taki wielki marazm w tym rzędzie, po prostu jeszcze wielkie niepowodzenie. Trzeba po prostu rozumieć Boże Narodzenie w 1993 roku, w Gabonie 3500 ludzi na pasterce. W 1994 roku w Katowicach 9. I sąsiadka za pieniądze mi robiła po prostu właściwie obiad wigilijny, kiedy pierwszy raz w życiu jadłem coś takiego, co nazywa się kutia. Bardzo dobre zresztą. No i tak po prostu człowiek nie miał bardzo dużo radości w tych momentach. Zresztą okropnie męczące jazdy z Austrii, złe te trasy były bardzo złe, zima i tak dalej, często niebezpieczne. I poza tym po prostu pojeździć w jakieś miejsce, no gość zapomniał ogłosić mszę, była jedna osoba. Ale potem właściwie inni właściwie chętnie byli, pamiętam, kiedy wjechałem, przygotowany wykład i tak dalej. I wtedy przyjechałem i nic nie było. Wszystko było zamknięcie. I myślałem, co się dzieje.
I wtedy po prostu dzwoniłem do tej osoby, bo nie było jeszcze nawet komórek i dostałem tylko, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jestem chwilowo niepostępny. Więc pamiętam, to miało być w Wrocławiu, pamiętam ja dziś, wykład o 6:00. I ja jechałem jeszcze do tego Poznania i odprawiałem się święte w jakimś prywatnym domu o pół do 10:00 wieczorem. Więc to są rzeczy, które są, moja wielka popora był właściwie cały czas, od samego początku, Bad Klaus. Bad Klaus, który razem ze mną budował, bo ja jestem lewą, ma dwie lewe ręce, a on ma złote ręce i on tutaj po prostu popierał mnie, wszystko robił, tak pokornie stał przy mnie i zajmował się wszystkimi sprawami materialnymi potem, aż do dzisiejszego dnia. To jest naprawdę wielki cud, że taki zespół się znalazł, prawda? I w ten sposób te początki z razem, te radości i smutki po prostu przeżyliśmy. Bardzo piękne, pierwsze to było pielgrzymka do Częstochowy. Pamiętam, że na początku mieliśmy przy ratunicy, zaczęliśmy gdzieś w środku Polski, w Staszowie. W Staszów do Częstochowy jeździliśmy 5 dni. Pierwsze to było 12 osób. Drugi to było 36 osób. A trzecie to już z przeoratu warszawskiego. I to był taki piękny początek. Przeorat warszawski do tego przeoratu, to znaleźli już trzech księży, ksiądz Anselm, który jeszcze z nami jest, ksiądz Bözyka, który jeszcze z nami jest, które zawsze było powiedziane za języka rosyjskiego, i ja, i brat Klaus. I to było Żwanowiecka, druga strona torów, właściwie w Warszawie, i tam wynajęte mi ta willa, i tam zaczęliśmy. I tak wzrost wierny, że tak można powiedzieć, byliśmy szczęśliwi, że w roku 2000 mieliśmy już więcej w Warszawie niż 50 osób. A to, co jest ciekawe, tak jak widzę, najwięcej w tych czasach było dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, które ciągle głosiły rekolekcje ignacjańskie, ciągle. I te rekolekcje ignacjańskie jednak po prostu, kiedy już dobrze mówimy po polsku, mieli swoje efekty. W 1998 roku też zaczęliśmy taka akcja ogłoszenia bractwa. To było wydarzenie na Żwirowisku, kiedy bractwo nagle ukazało się w prasie, zostało uroczysto potępione i wtedy właściwie jechaliśmy od miasta do miasta, sam siebie zaprosiłem zresztą, albo ktoś z tym zrobił, i wierni to zapoznali się z tym. I to są moim zdaniem takie początki, kiedy jeszcze wszystko było zablokowane, nie było żadnego świata, to powoli takie środowiska się budowały. I ten sposób. I druga wielka, ważna praca, tylko nie tak widoczna, to było wydawnictwo. Akurat to jest różnica ogromna wobec innych krajów. Na przykład, oczywiście wobec misji w Afryce całkowicie, ale także nawet w krajach zachodnich, tam gdzie jest dużo wydawnictw jak w Francji, ale w takich małych dystryktach bardzo mało, w Hiszpanii bardzo mało wtedy zostało wydane, a tu w Polsce mieliśmy wydawnictwo od 1996 bodajże roku i zaczęliśmy się drukować encykliki Zawsze Wierni, 1994 rok, to jest też po prostu 28 lat, nieprzerywane się ukazało. I w ten sposób tak naprawdę mogliśmy ludziom po prostu dać właściwie tą naukę. Wydaliśmy te książki i te książki, mimo tego, że nie było, to były zawsze straty i tak dalej, trzeba dołożyć, jednak ci ludzie, młodzież, studenci, jakieś środowisko akademiczne jednak się tym interesowało. Jestem przekonany przez właściwie długofalowe, właściwie zapoznane z katolicką tradycją, niby ze zewnątrz, tylko to czytać trochę, to wtedy po prostu przynosiło swoje owoce. Ludzie kształciły się według tych encyklik, które wydaliśmy, albo tych książek, które wydaliśmy. Moim zdaniem to była bardzo, bardzo ważna, przygotująca praca. I tak po prostu stoimy na przeddzień papieża Benedykta XVI, kiedy właściwie mamy liczenie bractwa i ja, dumny jak paw, przedstawiam, że mamy teraz 102 osób właściwie w Warszawie, już w kościele przełatu jeszcze nie kończonym.
To bardzo ciekawe i z mojej perspektywy tutaj wiele rzeczy się już zazębia. Teraz mi się przypomniało nie to, że pierwszy raz, ale faktycznie w tym żwirowisku to był rok 2000, prawda? Nie, 98. 98, czyli jeszcze wcześniej. Ja wtedy miałem 10 lat, ale ja pamiętam, że to był faktycznie pierwszy moment, kiedy usłyszałem coś o bractwie, bo pamiętam arcybiskupa Życińskiego, który w telewizji mówił na ten temat. Pamiętam, że był ten spór przedstawiony i tak jakby spontanicznie razem z rodzicami stwierdziliśmy, że no dobrze, jak bronią tego krzyża, no i później wychodzi arcybiskup Brzeciński właśnie w telewizji i mówi o tym, że no to są jacyś, no to są naziści, faszyści, to w ogóle, trzeba zobaczyć, jakie to są środowiska, to bronią, to taki margines, patologia, to broni, tutaj trzeba zrozumieć, o co chodzi. I pamiętam, że mój najstarszy brat, który w tej chwili jest kapucynem w Morgon, powiedział wtedy tylko tyle, że no, chyba jednak nie do końca arcybiskup ma rację. I to tak bardzo dyskretnie, to mi się gdzieś tam przypomniało. Pamiętam, że to wywarło nam jakieś wrażenie, pewnie dlatego, że tu arcybiskup i tutaj jednak nie do końca ma rację, że to w jakiś sposób... Natomiast jeszcze jedną drobną uwagę chciałbym powiedzieć, bo myślę, że to ciekawe, jak te rzeczy się zazębiają, gdy ksiądz mówi o pielgrzymce i rekolekcjach. To też w ten dokładnie sposób ja trafiłem do bractwa i nie tylko trafiłem, to znaczy pierwszy kontakt był w kaplicy w Lublinie, czyli jednej z tych pierwszych kaplic właśnie przez tego najstarszego brata. To były rekolekcje głoszone swoją drogą przez księdza, chyba adwentowe rekolekcje, tego już nie, dokładnie nie pamiętam, ale nie, wielkopostne, bo była droga krzyżowa na pewno. No i w każdym razie później pielgrzymka do Częstochowy. Na tej pielgrzymce ktoś mnie namówił na rekolekcje ignacjańskie i na rekolekcjach ignacjańskich właśnie ta właśnie droga. To też były rekolekcje, które ksiądz zgłosił, no i tam zdecydowała się sprawa mojego powołania. Czyli to jakby myślę, że mogę powiedzieć, że jestem w pewnym sensie takim żywym świadectwem tego, co ksiądz powiedział, że to właśnie tak zadziałało, tak, że te rekolekcje też przyniosły takie owoce. I wszyscy księży, po prostu tych pierwszych kapłanów polskich, właściwie księdza Łukasza, księdza Dawida, potem wy, właściwie z księdzem Hubertem, dokładnie ten sam, ten sam. Odkrywają w naszych kaplicach, przez też, no, jeden nie przez starszego brata, ale z Hubert na przykład, i słuchają, bo to wtedy, czy pielgrzymka, czy nie, ale na pewno rekolekcje. Więc tutaj może ale Opatrzność Boża właściwie wybrała tu odpowiedni środek, bo jeśli tego nie masz, później byłem na przykład w Azji i widziałem cały marazm apostolatów w Indiach, to zupełnie inny wymiar, ale cały ten problem polega na tym, że cały czas, podczas 25 lat, jeden ksiądz po drugim tam poszedł i nie wiedział, co ma robić. Ja nie chciałem powiedzieć, że ja wiedziałem, co mam robić, kiedy ja, bo na mnie po prostu właściwy obowiązek, natomiast to zagadnienie, abyś trafił właściwie do tego, co z twoimi możliwościami możesz robić, aby ludzie zapoznali się katolicką tradycją i tak dalej. I pamiętamy po prostu, to po prostu właściwie ta blokada społeczna była tak, że na przykład pamiętam te wszystkie różne ataki na temat bractwa było akurat po środowisku i pamiętam, że chcieliśmy się bronić i tak dalej i gazeta Wyborcza, a wy nie macie siły przebicia. Tak to po prostu powiedziano nam. Nie macie nic do powiedzenia, my was steptamy właściwie w ten sposób. I oczywiście wtedy nie było żadnego internetu, nie ma możliwości, aby w ogóle nas poznać w jakikolwiek sposób. To wszystko to było tylko znak wydawnictwa Tedeum, nie ma do domu, to jest po prostu klątwa. I myślę, że tutaj moim zdaniem Bogu niech będą dzięki, episkop polski, można powiedzieć, że robił bardzo wielki błąd, kiedy po prostu przedstawia, aby ojczyzna łatwizmę, tam sza, to wszystko jest zabronione, to jest wszystko źle, oni są potępieni i tak dalej, nie wolno tego robić, prawda? I w ten sposób ogólnie biorąc dosyć właściwie szybko mogli się pozbyć z nas, ponieważ ich argument autorytetu liczył. Kiedy papież Jan Paweł II był papieżem, to w ogóle to wystarczyło. Są przeciw papieżowi i koniec.
A kiedy Benedykt XVI przyszedł i zaczyna po prostu nagle zwolnić mszę świętą w czasu, dać tą możliwość, więc widać, po prostu właściwie to widać, kojarzone zawsze mszę świętą, wielu razy z nami, i wtedy po prostu to wielu ludzi zaczęli powiedzieć, że ale teraz już nie zabronione. I tak, taka pierwsza, większa fala wiernych, po prostu aby znacznie powiększyć po prostu nasz apostolat w Polsce, to było akurat motu proprio. Motu proprio to, co otwierało po prostu wielu ludziom możliwość, a teraz możemy iść na tą mszę. Prawda? I stąd właściwie wzrost całego naszego apostolatu. I w ten sposób cały czas więcej. I potem drugi krok, kolejna fala, to jest właściwie, albo kolejny przełom, to jest właściwie wycofanie ekskomuniki na naszych biskupów przez tego Benedykta XVI. I to oczywiście to prowadziło wielkie właściwie zamierzanie, bo to wtedy, kiedy papież to wycofał, to nagle po prostu no, episkopat albo ogólne wrogowie, powiedzmy, już nie mieli tak naprawdę argumentów. I to można powiedzieć, to było takie dwa momenty pewnego przełomu, tak no możemy powiedzieć, po prostu po 2010 roku to było już na przykład w Warszawie być może 250 osób i w kaplicach to zaczynał taki powolny wzrost, prawda? I też otwieraliśmy wtedy dyskretnie tutaj parę innych kaplic. W ten sposób moim zdaniem to wszystko wzrosło. Natomiast tą strategię nie zmieniliśmy. Ciągle te rekolekcje, cały czas, ciągle głosiliśmy, bardzo często, nawet z małymi liczbami i wydawnictwo, i teraz nadchodzące internet oczywiście ułatwiło całą tą sprawę. No, wiele, wiele więcej ludzi mogli po prostu zapoznać się z tradycją, co robili też. Tak, to ciekawe, że najwyraźniej Polacy mają jakąś szczególną chłonność, jeśli chodzi o to słowo pisane. To znaczy, faktycznie to Tadeum przyniosło raczej większe owoce niż gdzie indziej, prawda? Tak, wydawnictwo. Absolutnie. Ciekawe, czy to jest jakby spowodowane tym samym, dlaczego to też jednak rzuca się w oczy, jeśli chodzi o taką działalność internetową. Tak. To w zasadzie od początku też w Polsce, już nawet przed czasem YouTube'a, księdza wykłady, one były pobierane faktycznie w dziesiątkach tysięcy razy. Jeszcze po prostu jak były zamieszczane na stronie, to one się rozchodziły w takich jakby w bardzo dużych ilościach, kiedy bractwo było zupełnie w skali mikro. Teraz, jeśli chodzi o YouTube, to też mamy tutaj w Polsce zaskakująco duże wyniki w porównaniu do innych krajów. Wydaje mi się, że poza anglojęzycznymi, powiedzmy, kanałami chyba nie ma większych. Wydaje mi się, że w tej chwili nawet Francja nie ma większego kanału na YouTubie. To mogłoby wskazywać, że Polacy mają duże zainteresowanie tego typu treściami, że chętnie je chłoną. I tutaj to widać było zresztą, że na przykład sprawy religijne, cały czas sprawy religijne, właściwie w Polsce to było, jeśli tutaj w Gazecie Wyborczej, albo w Rzeczpospolitej, albo w innych obozów, to było pierwsza, druga, trzecia strona i te same treści, być może światowej rangi, na przykład coś wybo papieża, albo coś papież robił, powiedział, w niemieckim po prostu to w ostatniej stronie prawie nic. To znaczy zainteresowane religijne ogólne, czy teraz za, czy przeciw, ale jakiś po prostu, powiedzmy tak, to taki fundament duchowy zostanie tutaj jeszcze o wiele bardziej niż praktycznie w innych krajach świata. I tutaj ta obojętność religijna, że w ogóle się tym w ogóle nie interesuje, to jest rażąca. Na przykład ja to widziałem w Niemczech. I tutaj w Polsce byłem po tym względem zachwycony, że jakie tematy religijne od razu, po prostu mimo tego, że to są modernistyczne i tak dalej, na pewno dlatego, że papież był Polakiem, to też to po prostu to była jedna przyczyna. Natomiast jedna rzecz tutaj jest ważna, że to ogólne zainteresowanie narodu polskiego na sprawy religijne jest 100-krotnie więcej niż wielu, wielu innych krajach świata dawno katolickich. I my moglibyśmy z tego korzystać do dzisiejszego dnia. I to jest bardzo ważne.
jaki piękny arcybiskup. Właściwie dlatego dla mnie też osobiście ważne przesłanie świętego Maksymiliana Kolbego, który już w swoim czasie rozumiał po prostu, że jak ważne jest przekazanie tej nauki, aby właściwie tej katolickiej prawdy, miłości do niepokalanej, i to działało w swoim czasie, i to działało po prostu do dzisiejszego dnia. I my chcemy być wiernymi spadkobiercami właściwie takich naszych wybitnych przodków świętych. Tak, faktycznie to pewnie nie przypadek, że ta wielka akcja medialna świętego Maksymiliana, no właśnie u nas, w sensie właśnie w Polsce się zadziała. Tak, tak, tak. To pewnie była w tych czasach największa katolicka gazeta, prawda? Tak, też niepokalanej tak, na całym absolutnie. Świecie. Pewnie nie było. Tak jest, milion prawie i tak jest. Tak, z pewnością. To jesteśmy właśnie już przy czasach obecnych. Te kolejne fale kolejnych wiernych i kolejnych kapłanów już przeżyłem też osobiście tutaj jako kapłan w Polsce, czyli teraz te ostatnie pandemiczne lata. To były fale, które swoim rozmiarem zdominowały te wszystkie poprzednie, prawda? Bo to jest wielokrotnie więcej w porównaniu do tego, co było wcześniej. Też na poziomie zainteresowania internetowego to też wzrosło wielokrotnie w tym czasie, czyli na każdym poziomie, można powiedzieć. To się bardzo rozwinęło też w kontekście naszej szkoły. Tutaj też mamy bardzo drastyczny przyrost, czyli wszędzie jest to bardzo widoczne. I teraz to jest bardzo ciekawe, myślę, pytanie dla wszystkich naszych wiernych. Co dalej? No bo są marzenia bardzo różne, to znaczy bardzo często na przykład widzowie tego kanału pytają o seminarium w Polsce. To jest taka rzecz, która gdzieś tam wielu środowiskom na pewno się marzy. Jak ksiądz widzi dalej tą przyszłość? Ludzie też pytają o inne szkoły w całej Polsce, które chcieliby, żeby były. Jak ksiądz tą przyszłość widzi dalej? Jakie kierunki ofensywy? Jestem znany jako szaleniec. I byłem znany jako żaleniec, który po prostu właściwie biegał i nie widział żadnej ściany. Myślał, że nie ma. Były, ale jakoś tam pokonaliśmy jakimś cudem. Natomiast to było takie, powiedzmy, takie łaski, szczególnie łaski Pana Boga, inaczej nie da się to tłumaczyć, początku. Natomiast jeśli dzieło trzeba się usiądzić, musi być po prostu solidnie budowane. Nie wolno po prostu tak tylko się rozwijać i nie po prostu mieć to duchowe zaplecze, prawda? Musimy po prostu dbać o to, abyśmy zachowali ten duchowy poziom. Wierni przybywają i dlatego mamy ogromny obowiązek ich dobrze kształcić wszystkimi środkami, które są do naszej dyspozycji. I oczywiście nikt nie zna przyszłości, natomiast to, co można w tej chwili przewidzieć, jest tak, że to, co się stało w ostatnich trzech latach, patrzność Boża bardzo pięknie przygotowała. Gdybyśmy nie mieli po prostu te środki, które opracowaliśmy w ciągu wielu lat wcześniej, od samego początku naprawdę, wspominane rekolekcje, te wydawnictwo, sprawa szkoły, i wielu innych takich po prostu środków spawienia, to wtedy nie byliśmy przygotowani na ludzi, którzy przyjdą do nas. I byliśmy przygotowani, Pan Bóg nas przygotował w ten sposób i mogliśmy teraz od razu wobec tych, którzy praktycznie nic nie wiedzą o tradycji, tylko mają dobrą chęć i są rozczarowani ogromnie tego, co się dzieje w Kościele, byśmy od razu im dali proste wyjaśnienia. Każdy może po prostu sięgać tu naciś kanałów i ile tu ludzi mówią, właściwie poznali bractwo pierwszy raz, bo Kościół był otwarty, to jest pierwsze zetknięcie, Kościół otwarty, komunię na klęczącą i do ust. A potem po prostu od razu kanały, YouTube, czytanie. Właściwie to musieli czytać, o co tu chodzi. I myślę, że po prostu to potrafi kształcić naszych wiernych, a zarówno powielenie naszych rekolekcji i tak dalej. I w przyszłości będziemy musieli na tym poziomie cały czas dalej pracować. Musimy udoskonalić, jeśli Pan Bóg da nam możliwości, nie tylko finansowe, ale personalne. Nie możesz budować, jak to robiłem, bo są na przykład piękne dzieła na takich kruchych fundamentach, gdzie po prostu kapłan jest rzucany na głęboką wiodę, nie mając żadnego po prostu jeszcze przygotowania do takiej pracy.
chociażby pracy szkolnej, prawda? Teraz jest trochę inaczej. Właściwie tutaj mamy już trochę nasze lata, mamy osoby, które nabierają doświadczenia i w ten sposób to może właściwie dalej się rozwijać. I jeśli to po prostu przychodzą teraz kolejne pokolenia kapłanów, także wiernych, którzy w tradycji katolickiej, które mają wykształcenie odpowiednie, no to w taki sposób widzę powstanie innych placówek, szkół i tak dalej. Myślą już wierni w różnych innych miejscach, co można tu robić. To też jest niełatwo prowadzić, jak rektor sam wie, po prostu szkoła w obecnym po prostu środowisku światowym, prawda, z tymi wszystkimi trudnościami, które mamy. I to musimy dobrze przemyśleć, ale jestem bardzo dobrej myśli, że coś to powstanie na ratunek naszych dzieci, które są coraz liczniejsze. Natomiast najpiękniejsze to jest nasze powołanie, to rokuje najlepiej. Jeśli rzeczywiście tylko połowa tych, których wysyłamy teraz do seminarium, wytrwa, to za 4, 5, 6 lat to tutaj przychodzą kapłani co roku właściwie dobrze wykształceni. I teraz poza tym kapłani, które dołączą do nas, które dają formować u nas, to jest większa liczba niż gdziekolwiek na świecie. 13 kapłanów dołączyło do nas w ciągu 2,5 roku. To jest bardzo dużo, zapowiadają się inni w tym roku i więc to jest bardzo piękny znak właściwie tego, co arcybiskup Lefebvre chciał pokazać. Kapłaństwo właściwie ma być jakimś źródłem światłości, które pociąga i która formuje wszystkich, prawda? I w ten sposób przyczynia się do ratowania Kościoła. Więc postaramy się po prostu w miarę możliwości, tak samo jak robiliśmy, powieliliśmy nasze kaplice aż za szybko teraz, od 15 w ciągu 2,5 roku do 21 kaplic w Polsce, trochę, to jest trochę odważne i z uchwały. I kapłani kształceni już coraz lepiej to strukturujemy. I postaramy się właściwie w ten sposób i przewiduję, że ten wzrost być może nie będzie tak drastyczny, ponieważ to być może będzie kolejny taki ogromny szok i to jest całe możliwe, że niech to tak nie będzie. Modlimy się, żeby to nie było, ale gdyby jeszcze kolejne okropności pojawiły się ze strony Stolicy Apostolskiej, aby jeszcze bardziej zdeptać naszą wiarę, bardziej odchodzić od wiary i bardzo wymagać od ludzi po prostu zdrady wiary i świętokradztwa i zachowanie niestosowne, no to może być kolejna fala. Oczywiście jest minimalna w porównaniu z tym, z wielkim bólem musimy wiedzieć, że nastąpi ogromna apostazja w Polsce, odejście całkowicie nowych pokoleń, młodych pokoleń. I to stąd. Natomiast patrząc na nas samych z wielką ufnością, właściwie zawsze liczę na to, że tutaj w Polsce ten grunt gdzieś tam zostanie. Ten grunt jest święcie pokonany, to jest grunt Maryjny. I to jest niesamowicie ważne i wszyscy ludzie ze zagranicy, patrząc na to, co w Polsce, zawsze mówią, dlatego że Polacy są Maryjni. Zawsze mówią to, gdziekolwiek nie są. Maryjność może być bardzo powierzchowna, ale jeśli mówi, że co trwoga do Boga, to w Polsce to co Boga to trwoga, ale zawsze przez Maryję. I to jest właściwa moc, o której jestem absolutnie przekonany, że tutaj jeszcze wiele więcej Matka Najświętsza przez nas chce robić i no zobaczymy, ile kaplic będziemy mieli w ciągu następnych 20 lat, ile szkół, bo i w tym momencie, kiedy jeśli mamy kadrę, to nie ma nic w przeszkodzie. Ksiądz, który miał wizytę kanoniczną, powiedział, jeśli gdybyśmy mieli odpowiednią właściwie kadrę kapłanów, już sami wykształceni, ale w momencie, kiedy profesor seminarium musi być po prostu doświadczony kapłan, a tych kapłanów nie mamy. Jesteśmy na początku teraz. Być może że za 10 lat będziemy spokojnie gotowi, aby tutaj otwierać seminarium, o co prosimy. Dobrze. Bardzo dziękuję. To jest wyczerpująca odpowiedź i też nawet dla mnie ciekawa, a ja jednak tam mam dostęp do wielu różnych informacji, także to jest faktycznie... Myślę, że dla naszych widzów bardzo, bardzo interesująca wizja. Ksiądz wspomniał o 13 kapłanach, którzy przyszli w tym ostatnim czasie.
No właśnie, może ksiądz powie, ksiądz z nimi wszystkimi rozmawia, jak tutaj czasami w wywiadach mówią, czasami trwa to bardzo długo taka rozmowa z księdzem. Czy można jakiś wspólny mianownik wyciągnąć? To znaczy, czy jest jakaś cecha wspólna? Dlaczego oni akurat teraz przychodzą? Co ich wszystkich akurat w tym momencie do nas sprowadza? To jest, są zawsze te same. U niektórych jest to i to. To powiązane. Tak? Myślę, że po prostu to już mała różnica. Ci, którzy przyszli po prostu akurat na samym początku COVID-a, to COVID ma zawsze coś do czynienia. Ta zaraza albo ten szok albo to zgorszenie, że kapłani sami widzieli, że im kościoły zamykają się, że wierni są wyrzuceni, są wypędzeni z kościoła, pocałują klamki i tak dalej. To jest takie skorszenie, niemożliwe do wyobrażania, że to na pewno po prostu u nich wszystkich gdzieś tam przewija się. Ale teraz konkretnie u jednego było tak, że został zmuszony wręcz, aby głosić kazanie na rzecz komunii na ręce, bo nie wcześniej odwrotnie powiedział i kazano, aby rozdawał. I powiedział, że koniec, tego nie mogę. U drugiego to były właściwie skandaliczne wypowiedzi papieża, Pachamama, Abu Dhabi i tak dalej. U drugiego, u trzeciego to wszystko trochę naraz, prawda? I też niemożliwość po prostu działania. Ci ostatni, którzy przyszli do nas, to raczej po prostu wtedy już od owoc tego motu proprio, właściwie traditionis persecutores, niektórzy mówią. I w tym momencie po prostu to dla nich, tych kapłanów, to był koniec, było, prawda? No i teraz kolejni kapłani, ja muszę ich najpierw pytać, co to jest. Być może trzeba było dorastać i zobaczyć, co można robić, bo to nie zostało zastosowane, ale myślę, ci kapłani, które teraz szykują się do nas przyjść, widzą bardzo dobrze, że to wszystko idzie, ale naprawdę niesamowitą szybkością na dół. I teraz nie mogą tutaj po prostu siedzieć, tym i nic nie robić, prawda? Ale poza tym proszę pamiętać, po prostu jest bardzo, bardzo, myślę, że nie mała liczba kapłanów. My odkrywamy ich nagle, tutaj dzwoni do mnie, tutaj przyszedł inny, tutaj rozmawia inny. Właściwie nigdy nie wiedzieliśmy o ich istnieniu. Dobrze jesteście. Dobrze, że nas przychodzą do nas, czytają, szukają rady, mówią, zastanawiają się, ale oczywiście ogromny lęk z przyszłością i te wszystkie po prostu tego. I nie ukrywam, po prostu, aby wstąpić do nas, to jest dużo wymagane. To nie jest tak, że przyjdź i halo, halo i już jesteś, prawda? No to człowiek musi już dobrze wiedzieć, co robi, prawda? I wielu kapłanów są w drodze i jeszcze wahają się. I z tego powodu my tak całkiem otwarcie. My tutaj wiemy, jakie ogromne, ważne i trudne decyzje są to i jakie gromy padają na nas. Wielu z nich boi się, jak rodzina się do nich odnosi, stracą wszystkich przyjaciół. To są tragedie tak naprawdę. Jeśli kapłan do tego nie jest przygotowany, to może źle się kończy, nawet psychicznie. Dlatego, jeśli kapłan chce przyjść do nas, to ma tą długą, wspomnianą rozmowę, kwalifikacyjną w pewnym sensie, gdzie ja po prostu niestety spróbuję go zniechęcać. W tym sensie, że po prostu, oczywiście nie chcę zniechęcać, ale że nikt później już nie może wam powiedzieć, ale gdyby ksiądz mi to wcześniej powiedział, gdybym wiedział, to prawda? Nie chciałbym tego słychać. I z tego powodu, nawet po tych rozmowach, jednak właściwie decydują się tak dużo, aby jednak przyjść do nas, ja uważam, że to piękny cud. Cieszę się, że mi to ogromnie. Dobrze. Może jeszcze ksiądz powie, bo na pewno będzie nas słuchało trochę takich kapłanów, którzy myślą o tym. Wiem również o tym, że są seminarzyści w Polsce, którzy nas słuchają. Może będą też ciekawi, jak wygląda takie przejście do bractwa. To znaczy, taki ksiądz zgłasza się do księdza, przychodzi na rozmowę, no i jeśli, załóżmy, że ta rozmowa przebiega pomyślnie i ten ksiądz się faktycznie decyduje, to co go wtedy czeka? Jakiś obóz reedukacyjny?
Nie, nie. To jest tak, że zależy, jak to się rozumie. Natomiast ważne jest, że najczęściej kapłani, które już bezpośrednio kontaktują, że powiedzmy ze mną, no wcześniej przynajmniej dobrze orientują się w temacie. I jeśli nie orientują się w temacie, ja też takie rozmowy okazjonalne mam, albo moi współbracia, to wtedy pierwsza rzecz, czytaj. Orientuj się, o co tu chodzi. Jeśli nie wiesz, masz jeszcze wątpliwości, nie wiesz, o co chodzi, to nie jest czas, aby myśleć, aby przychodzić do nas. To przecież człowiek musi głębokie orientować się na temat katolickiej tradycji, kryzysu w Kościele. I tutaj mamy oczywiście, dzięki Bogu, całe bogactwo i naszych nagrań, i właściwie naszego wydawnictwa, gdzie naprawdę na każdy ważny temat dotyczące katolickiej tradycji doskonale może się orientować. Razem z samym bogactwem wszystkich pism, wszystkich słów, wypowiedzi i życiorysa arcybiskupa Lefebvre, także nie ma żadnej wątpliwości, mogą to głęboko poznać. I to jest warunek sine qua non. Bez tego nie. I wtedy najczęściej ci kapłani mają regularny kontakt albo ze mną, albo z innym współbratem. I w ten sposób osobiście poznają, odwiedzą nas, nasze placówki od czasu do czasu. I to jest też potrzebne, aby trochę wiedzieć, z kim mamy do czynienia, prawda? I w dalszym ciągu po prostu u niektórych to szybko idzie, u innych to bardzo powoli. I w ten sposób nastąpi teraz powoli ta decyzja. Po wielu, wielu ach i och i być może też pytania, jak to będzie. Na przykład wielu kapłanów pyta, ale co jest z tym wyrzuceniem? Jak usprawiedliwiam po prostu wobec mojego ordynariusza przebożonego, że ja odejdę, prawda? No i tłumaczymy im to po prostu według reguł katolickiej nauki, prawa kanonicznego, co trzeba robić, tłumaczymy im ten stan konieczności i oni to tak naprawdę bardzo szybko chwytają, tylko muszą mieć po prostu kanon taki to mówi i wtedy aha, to jest jasne. Na przykład właściwie, że kara nie zastosuje się, jeśli człowiek widocznie staje się w stanie wyższej konieczności, prawda? To my opracowaliśmy całą tę regułę i to prawo kanoniczne od święceń biskupów tak naprawdę już i mamy to doświadczenie, jest to dosyć łatwo nam im tłumaczyć, ale oni o tym często nie wiedzą. I stąd właściwie chcą teraz przyjść do nas, to wtedy po prostu też rozmowa kwalifikacyjna, która polega na tym, jak ktoś chce. Musimy zastosować dokładnie to samo, jak ktoś chce być inkarnowany w innym zakonie albo w innej decyzji. I to musi po prostu ten przekaz, właściwie nawet jeśli druga strona, że tamten ordynariusz nie chce, my musimy zastosować się według prawa kościelnego. Dokładnie te same wymogi. I tutaj musimy, oprócz świadectwa moralności i tak dalej, musimy być pewni, że człowiek, po prostu kapłan jest w pełni w linii bractwa. Nie możemy tutaj i tłumaczymy im wtedy po prostu, jeśli musi być jedność wiary, jedność liturgii, jedność dyscypliny, jedność reguł apostolatu i tak dalej. Jeśli tego nie ma, to każdy robi. To będzie po prostu jakaś wolna Amerykanka i nikt nie będzie tu szczęśliwy i wszystko też się rozejdzie. I stąd właściwie te mogi już są dosyć precyzyjne, prawda? Że kapłan jeszcze nie może, to będzie, nie będę go ukamienować, nie będę go wyrzucić, będę mówić, że proszę księdza, to jeszcze nie jest czas. I musimy najpierw mieć jasność. Ksiądz nie może przyjść do nas, mając zastrzeżenie do tych najważniejszych naszych po prostu fundamentalnych spraw. I to nie tylko tak, ja lubię tradycyjną mszę i ja lubię, jestem przeciw papieżowi, to są bardzo precyzyjne sprawy. I wtedy, kiedy oni to przyjmują, to akceptują, muszą to wyrazić, to jest konieczne, bo usprawiedliwienie wobec tego, co robię, musi być usprawiedliwienie, prawda? I dlatego każdy jest zobowiązany napisać apologię. Czyli po prostu usprawiedliwienie wobec swego ordynariusza, dlaczego po prostu taki krok. I ten krok to jest właściwie, przedstawimy im, to są najwyższe dobra dla ich życia, zachowanie katolickiej wiary, którą stracą, zachowanie ideału katolickiego kapłaństwa,
które stracą, są w trakcie stracone i, że to powiem, racja bytu kapłaństwa katolickiego, zbawienia dusz i te dusze prowadzą do piekła, jeśli po prostu oni i rozdają im komunię na ręce, lekceważąco tłumaczą właściwie zachowanie się wobec Pana Boga i głoszą im po prostu wszystkie te głupie, okropne rzeczy, które prowadzą ich na końcu właściwie do apostazji, do tracenia wiary. I kapłan, który uczestniczy w to, jest w bardzo wysokim właściwie stopniu winowajcą. To on jest po prostu tym razem narzędziem diabła, można powiedzieć, że takie rzeczy robi. I w tym momencie właściwie my mówimy do nich dokładnie i to tłumaczą właściwie swoim przełożonym, którzy oczywiście tego nie będą czytać, albo na pewno nie będą odnosić się do tego. Ale te apologie, które mamy od tych 13 kapłanów, to będzie bardzo, bardzo wielka, piękna książka, kiedyś to będzie wydana. Bo to jest po prostu najwyższe racje udręczonego kapłana, aby pokazać, ja muszę iść, ja nie mam innego wyboru. Ja chciałbym zostać w moim zakonie, nie mogę. Ja chciałbym zostać w mojej decyzji, nie mogę. Bo nie chcę stracić swoją wiarę i nie chcę zgubić duszy. I z tego powodu muszę iść do bractwa. I tłumaczyć, dlaczego jeszcze do bractwa, a nie do bractwa tego Piotra, albo właśnie do kogoś innego. Więc do intuitowców, prawda? To powiedziawszy, wtedy po prostu uzgodnimy i termin i przyjdziesz. I wtedy nastąpi dwuletnia formacja według naszych statutów, naszych reguł, dwuletnia formacja i wtedy kapłani mogą decydować właściwie po dwóch latach, czy chcą stać się członkami bractwa, tak jak my, albo być dołączeni do bractwa, to jest na zasadzie podpisania kontraktu albo umowy z jakimś przyrzeczeniem wierności i to są kapłani też według naszych statutów, którzy właściwie zachowują w pewnym sensie swoje, na przykład zakonnik, swój habit zakony, swoje tożsamość zakonu, jeśli chce. Natomiast przyłączy do bractwa, przyjmuje też reguły bractwa, statuty bractwa, życie bractwa, tylko ta umowa jest tak, że być może, że kiedyś po prostu tutaj sprawy się ratują i mogę wrócić do mojego macierzyńskiego zakonu, do mojej decyzji, to ja, jeśli to wszystko się uporządkuje, tam wrócę. I międzyczasem ja nie nadaję się na pracę gdzie indziej, ja tutaj w Polsce tylko chcę pracować, ale w tym terenie i to będzie uwzględnione w tej umowie. Natomiast kapłan bractwa jest gotowy iść wszędzie i zostanie tutaj to normalnie do końca, prawda? To są te małe różnice. I w ten sposób będzie ta formacja, kiedy każdy kapłan indywidualnie, bo każdy jest na innym poziomie jego wiedzy tradycyjnej, teologii i tak dalej, będzie po prostu mieć odpowiednie po prostu dokształcenie i ma taki kurikulum, który ustalony jest osobiście ze mną, prawda? I wtedy po prostu według tego musi czytać to, musi uczyć się tego i tak dalej. I wtedy jest w naszych prioratach, na początku uczy się albo to uczy się istotne rzeczy, aby móc po prostu już nam pomóc w oprawianiu mszy świętej. I wtedy po prostu uczy się wszystkie te tradycyjne, właściwie ważne rzeczy, aby funkcjonować jako kapłan i dosyć szybko zaangażujemy go w apostolacie, gdzie nam pomaga w kaplicach, w szkole albo gdziekolwiek, aby tutaj po prostu i dzięki temu w ogóle tych wielu kaplic otwierało. Dzięki temu, że mieliśmy tych kapłanów. I na końcu po prostu mamy właściwie dobrze wykształconego kapłana tradycji po dwóch latach i potem dalej kontynuują studiować zależnie i miemy nadzieję, że w ten sposób kapłany tradycji będzie coraz więcej. Dobrze. Ale oprócz tych kapłanów są jeszcze ci, których młodzi ludzie, których wysyłamy do naszego seminarium, którzy przychodzą do nas, tych też jest coraz więcej. To znaczy ten ostatni rok był rekordowy. Nie wiem, jak zapowiada się rok przyszły, jeśli chodzi o nasze przedseminarium, ale tutaj bez wątpienia też warto przy tej okazji poruszyć krótko ten temat. Jak wygląda los takiego młodego człowieka, który teraz jest po maturze albo na studiach i przychodzi i mówi, a ja bym chciał wstąpić do seminarium bractwa. Ludzi w jakiś sposób jednak to przeraża wizja, ale co to znaczy jechać za granicę, jak to będzie, co tam musi być. Może ksiądz w krótkich słowach coś na ten temat powie. Więc to taki tak samo, taki, że seminarzysta, taki kandydat, prawda, no to
Najczęściej też po rekolekcjach ignacjańskich albo przez czytanie i tak dalej, no zapozna się katolicką tradycją. No, przyjdź do nas, jeśli widzę, w jakim poziomie. Każe mu po prostu to dalej czytać, aby tu już pewien był, że wstąpi do katolickiego zgromadzenia, które nie jest wbrew pozorom, bo po prostu jakby poza kościołem, albo nie jest w jedności z papieżem i innym, po prostu takie, że tak powiem, wypowiedzi, ale jest tu tym przekonany, chce stać się kapłanem katolickiej tradycji, kapłanem tym. Tłumaczymy im, a musisz tu być też pewien, to u nas nie ma tego kompromisu i czeka to ciebie po prostu życie biedne, życie skromne, nie ma tutaj awansów, nie możesz marzyć o jakimś biskupstwie, albo jakiejś prebendzie, albo jakiejś parafii, tutaj u nas jest duch ubóstwa, tłumaczymy im to wszystko. No i tak normalnie tych wszystkich, które przyjęliśmy, nie mają żadnego problemu z tym wszystkim, że to jest zbyt ubogo z tego. No tak ubogo nie jest, wystarczające do jedzenia jednak mamy. Natomiast ważne jest, aby tłumaczymy im, słuchaj, seminarium tradycji Pan Bóg dał nam nie w Polsce, bo nie mamy tych kadrów. Być może kiedyś, być może wy będziecie kiedyś profesorami, na razie musicie po prostu studiować za granicę. Kapłani, seminarzy, nie chcemy ich wysłać do drugiego końca świata, to jest zbyt skomplikowane, więc mamy tylko możliwość niemieckojęzycznego i francuskojęzycznego seminarium i wybierają wtedy. I dlatego zostanie im dane cały rok przed seminarium i to jest, odbywa się w Warszawie. I w Warszawie po prostu wtedy cały rok kształcimy ich, przede wszystkim ten język, czy jest po prostu właściwie taki intensywny kurs językowy i prowadzimy najczęściej po prostu przed seminarzystów do tego, że są spokojnie w stanie wstąpić do seminarium, mimo tego, że nie jest doskonale, co umieją, ale wystarczające, aby nabywać wystarczająco i po pół roku już mówię bardzo dobrze i już dobrze jest. Natomiast najważniejsze przed seminarium to nie jest tylko sprawa językowa, ale muszą oni po prostu właściwie być prowadzeni właściwie całą tą atmosferą. Atmosfera naszego życia duchowego jest mianowicie zawsze ta sama. Jest taki rytm życia, do którego muszą się od samego początku przyzwyczaić. A jeśli tego nie robią już przed wstąpieniem do seminarium, to już seminarium może być za ciężkie. I to muszą wiedzieć, że to, co będzie ich całe życie. Tak jak my żyjemy z regułą, ze wspólnotowym życiem i takie różne rzeczy. Jeśli kandydat się do niego nie nadaje, jest zbyt na przykład zbyt nieorganizowany, nieuporządkowany, jest po prostu, się tak powiem, wrogiem społeczeństwa, nie chce z nikim rozmawiać, albo jest takim gadułem, który po prostu właściwie już nie może się po prostu umieścić, integrować, to jest znak, że nie nadaje się, prawda? I to wszystko uczy się w ciągu jednego roku. I stąd właściwie taki zdrowy podział, właściwie modlitwa, studium, praca i też po prostu rekreacja. I jestem pod wielkim wrażeniem tego rocznika, który teraz mieliśmy, 10 seminarzystów, przed seminarzystów mieliśmy w Warszawie, prawda? I to było naprawdę pod wielkim, jesteśmy pod wielkim wrażeniem, jak dużo w ciągu tego roku uczyli się, jak głęboko po prostu, jak głęboko wchodzili w cały ten temat, jak wzrastali duchowo, a także intelektualnie i możemy po prostu tak rokować, wielu z nich dojdzie wtedy do końca, wstąpi wtedy do seminarium i wtedy mają ten tryb 6 lat seminarium, jeśli Bóg da, będą wtedy wyświęceni na kapłanów, jak dzisiaj w tym roku mamy szczęście mieć kapłana i diakona, następny rok znowu kapłana i potem będzie niestety mała dziura. Dobrze. Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Wyszła już taka całkiem pokaźna, jeśli chodzi o czas, a więc przepraszam, że księdza tak długo męczyłem, ale myślę, że jednak dla dobra dusz warto to wszystkie te rzeczy poopowiadać. A więc serdeczne Bóg zapłać księże za wszystkie cenne informacje. Wszystkim widzom dziękuję za wytrwanie do samego końca. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Różańcowa Pani nieba ziemi, pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały
Różaniec Twej pomocy czeka.